Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj na prezentację świetnej podkładki firmy Hama. Jest to model Urage Low Sense. Czy jak nazwa mówi, podkładka przeznaczona dla graczy Low Sense, ale oczywiście nie tylko. Jeśli chodzi o wymiary tej podkładki, to wynoszą one 300 mm szerokości, 25 wysokości oraz 3,5 grubości. Więc jest to podkładka naprawdę gruba, naprawdę wygodna. Taką według mnie, pomimo swojej nazwy, jest raczej przeznaczona dla graczy grających na dużych DPI, gdzie wtedy niewielkie przesunięcie myszki powoduje już duży ruch w grze. Jeśli gramy na niskim DPI, musimy wykonać dłuższy ruch, chociaż oczywiście taka podkładka też w pełni się do tego nadaje. Jeśli chodzi o jej powierzchnię, to jest to bardzo wysokiej jakości materiał. Podkładka jest bardzo dobrze wykonana, ma obszywane brzegi i dobrą warstwę antypoślizgową, szczepną, trzyma się biurka bardzo dobrze, no i bardzo dobrze współpracuje tak z myszkami optycznymi, jak i laserowymi, nie ma z tym żadnego problemu. Powierzchnia jest jednolita, jeśli chodzi o kolor, jeśli chodzi o strukturę również, tak więc sensory się nie gubią i dobrze skanują tą powierzchnię. Jak widzicie, podkładka ma także obszywane brzegi, dzięki czemu jest odporna na zadarcia, jakieś rozwarstwienia, zniszczenia. Jedna z najlepszych podkładek, jakie miałem okazję testować w ogóle, cena tej podkładki to jakieś 40-45 zł, tak więc taka ani tania, ani droga. Są i podkładki tańsze, ale i gorzej wykonane, są też dużo, dużo droższe. Jeśli szukacie podkładki do 50 zł o rozmiarze medium, to jak najbardziej Hama Urage Low Sense jest warta swojej ceny i naprawdę tą podkładkę mogę polecić. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej prezentacji i pozdrawiam Was, cześć!